Sprawdzając przetarg na modernizację linii kolejowej z Warszawy do Radomia, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał łącznie 5 przedsiębiorców, bo uznał, że miały miejsce 2 zmowy cenowe. W jednej z nich, według UOKiK-u, uczestniczyła radomska firma Kombut wraz z firmami Bombardier Transportation i KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji. W postępowaniu antymonopolowym Urząd Ochrony Konkurencji doszedł do przekonania, że firmy ustaliły złożenie przez Bombardier Transportation droższej tzw. oferty kurtuazyjnej. Miało to wywołać wrażenie, że cena zaoferowana przez konsorcjum pozostałych firm jest względnie niska, co z kolei miało przekonać zamawiającego do wyboru oferty. Dlatego UOKiK nałożył kary finansowe. Dla Kombudu wynosi ona ponad 2 miliony złotych. Ustawa antymonopolowa nie zakazuje podwykonawstwa, zawierania umów podwykonawstwa wykonawcom, którzy konkurują ze sobą w danym postępowaniu o zamówienie publiczne. Natomiast zakazuje takiego naruszenia, zniekształcenia konkurencji, w wyniku którego jeden z tych wykonawców de facto uzyska podwójną szansę na wygranie przetargu. Decyzje wydane przez UOKiK nie są ostateczne. Przedsiębiorcom przysługuje prawo do odwołania. Przedstawiciele firmy Kombut w odpowiedzi na decyzję UOKiK-u przesłali do mediów oświadczenie, w którym nie kryją zaskoczenia decyzją urzędu. Zapowiadają także, że będą się odwoływać. Twierdzą, że nie naruszyli ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i chcą to udowodnić przed sądem. Jesteśmy negatywnie zaskoczeni tą decyzją UOKiK-u. Uważam, że przestrzegamy bezwzględnie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, dlatego firma podjęła decyzję, zarząd, iż będzie się odwoływać do Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Radomski Kombut działa od ponad 20 lat. Jest jedyną firmą w kraju ze 100% kapitałem polskim, zajmującą się projektowaniem i wdrażaniem własnych rozwiązań w zakresie automatyki kolejowej. Kara nałożona przez UOKiK jest pierwszym takim przypadkiem w historii firmy.